Czy pamiętałeś o zaklejeniu sutków na czas maratonu? Czy spędziała cię kiedyś stopa podczas biegu? Bieganie to chyba nudny sport. Nie. Pomyślałem, że zrobimy sobie dzisiaj tematyczne Q&A na temat bieganka. Skończyłem maraton w Londynie i cały ten cykl treningowy, oczywiście nie ostatni. No i chcę wykorzystać tę okazję, żeby wam troszkę poopowiadać o tym, jak to wygląda i może część z was zmotywować, żebyście spróbowali. Zaczynajmy. Po którym treningu zacząłeś kochać biegać? Pierwsze treningi bardzo zniechęcają. Ból gardła, zatkany nos, trudno unormować oddech. Jak się nie zrazić i wytrwać? Jak nauczyć się konsekwentnie programować na trening? To jest bardzo dobre pytanie i bardzo słusznie zadane, bo bieganie na początku naprawdę nie jest przyjemne, jeśli się jest w słabej kondycji. Właśnie skończyłem pierwszy swój prawdziwy trening przed maratonem. Prawie się zżygałem. I jeśli próbujecie zacząć biegać i jest to dla was koszmarnie, w ogóle żadnej przyjemności z tego nie czerpiecie, to wiedzcie, że to jest normalne. No trzeba się przemęczyć przez to. W moim przypadku, nie wiem, no z miesiąc to zajęło, może dwa miesiące jakichś takich w miarę regularnych treningów, żeby zacząć czerpać przyjemność, żeby znaleźć swój rytm, bo to jest ważne, żeby znaleźć takie tempo biegu albo je wręcz wypracować, w którym nie męczymy się za bardzo. Ja oczywiście tutaj upraszczam i pamiętajcie, że ja nie jestem zawodowcem, trenerem i tak dalej, ale mówię o rzeczach, które w moim przypadku się sprawdzają. Bieganie jest najprzyjemniejsze wtedy, kiedy się biega w takich zakresach tętna, że jest to tak zwany trening aerobowy, tlenowy. Kiedy po prostu nasz organizm wydala, kiedy nasze tętno przyspiesza, no to zaczynamy się tak przyciskać. I to oczywiście też ma swoje plusy, ale w bieganiu takim na dłuższe dystanse chodzi generalnie o jak najdłuższe utrzymanie się w tych niższych rejestrach. I o ewentualne podnoszenie tego tętna, to znaczy im dłużej trenujemy, tym de facto nasze tętno może być wyższe i nasze tempo może być wyższe, a cały czas dla organizmu jest to taki stan, który łatwo jest utrzymać i jest neutralny. No w moim przypadku, tak jak widzieliśmy na maratonie, tempo około 5-30 minut na kilometr to jest jakby utrzymywalne na długi dystans. Są ludzie, którzy potrafią w podobny sposób utrzymać tempo 4-30 na przykład, więc to jest kolosalna różnica, jeśli ktoś dużo trenuje. A w momencie, kiedy zaczynasz dopiero bieganie, to raz, że nie wiesz, jakie to tempo jest dla ciebie, a dwa, że jeśli nie masz kondycji, to prawdopodobnie nie jest to w ogóle tempo biegania. W sensie prędkość, z którą możesz się poruszać, żeby było to dla ciebie komfortowe, nie kwalifikuje się jeszcze jako bieg. Trzeba dopiero to wypracować. A jak to zrobić? No ja tylko wam powiem tyle, że ważna jest konsekwencja, co jest truizmem. Jeśli chcecie czegoś konkretnego na ten temat, to możecie na przykład poszukać trenera. Ja trenuję z Mateuszem Jasińskim, który prowadzi taką inicjatywę Trener Biegania, no i z ich usług można skorzystać, jeśli ktoś jest zainteresowany. Co sądzisz o rozdawanych na maratonie kapsułkach z wodą, które miały być alternatywą dla mnóstwa plastikowych kubeczków? Ja nie widziałem tego, ktoś mi mówił, że coś takiego będzie, ale tam rozdawali po prostu plastikowe butelki z wodą. Raz mi się zdarzyło, że dostałem taką rozpuszczalną kapsułkę z napojem izotonicznym, chyba Lucozade. To było bardzo smaczne w ogóle, bo to był taki balonik mały, który jak się wzięło do buzi, to on pękał i sam balonik też był jadalny, więc całkiem sympatyczne. O ile twój czas w maratonie byłby lepszy, gdybyś nie kręcił w trakcie biegu vloga? Myślę, że z jednej strony no byłoby trochę szybciej, bo całe to grzebanie w telefonie spowalnia, ale z drugiej strony mnie też vlog motywuje, nie? I tę świadomość, że mam tutaj kilkadziesiąt tysięcy par oczu, które na mnie patrzą, myślę, że w podświadomy sposób bardzo mnie przyspiesza i pozwala mi biec dalej. Ja generalnie mam tak, że jeśli mam przy sobie kamerę, to czuję się obserwowany i zachowuję się troszkę porządniej niż normalnie. Dziwnie to zabrzmiało, ale... No wiecie, o co chodzi. Więc myślę, że ostateczny rozrachunek, vlogować czy nie vlogować podczas maratonu, jeśli jesteś Krzysztofem Gądziarzem, może się okazać, że lepiej jest vlogować, bo wtedy dobiegniesz szybciej. Jak zacząć? Tak konkretnie, jaką na przykład apkę polecasz, co na początek, żeby tak dla osoby zupełnie zielonej, żeby nie zejść od razu? No do tego, co powiedziałem wcześniej jeszcze. Dużo ludzi zaczyna biegać za szybko, bo wydaje się właśnie, że jeśli ludzie biegają z takim tempem, no to tak należy, nie? Ale tymczasem nie da się biegać jako początkujący z takim samym tempem, jak ktoś, kto biega od jakiegoś czasu, no bo to po prostu jest fizycznie jakby nie wydolisz. Ludzie też nie znają zakresów tempa, no. Rząd wielkości w bieganiu jest taki, że większość ludzi ten taki swój stabilny rytm ma gdzieś pomiędzy 5 minut na kilometr, a 6 minut na kilometr. Jeśli biegasz długie dystanse szybciej niż 5 minut na kilometr, no to znaczy, że już jesteś taki całkiem niezły w bieganiu, a jeśli biegasz wolniej niż 6, no to jesteś raczej początkujący. Ale to jest wszystko, wiecie,
wiecie, też względne, no nie ma co się porównywać do innych ludzi, trzeba tylko i wyłącznie patrzeć na swoje wcześniejsze wyniki i cieszyć się z tego, że jest się lepszym niż się było. Co jest w bieganiu fajne, że masz na maratonie kilkadziesiąt tysięcy osób, którzy biegną, a każdy biegnie w bitwie ze samym sobą, nie? Ludzie się nie ścigają przecież ze sobą nawzajem, chodzi tylko o to, żeby pokonać siebie samego i swoje słabości i to jest super. A co do aplikacji biegowych, no to też to nie robi jakichś wielkich różnic, no Strava na przykład jest bardzo fajna. Ja sam używam aplikacji Garmina, czyli zegarków, które używam, to jest zegarek sportowy. On jest taki podstawowy model wśród specjalistycznych zegarków do biegania i jest wystarczający, nie? To jest chyba najtańszy model Garmina, jaki jest. Jak wygląda dzień po maratonie? Masz siłę się ruszać? Tym razem było bardzo spoko. W ogóle ten maraton zdecydowanie był dla mnie najprzyjemniejszy. Cały czas biegło mi się dobrze. Nie miałem żadnego kryzysu przez całą trasę, co jest dla mnie niewiarygodne, bo zawsze przychodzi taki moment, że po prostu masz dość, chcesz przestać. Nie miałem tego autentycznie. Cały czas w zasadzie przyspieszałem, tak bardzo małymi różnicami, ale całą trasę przyspieszałem i czułem się dobrze, uśmiechałem się, teraz miałem ochotę machać do ludzi, słuchałem sobie fajnej muzyki. Oczywiście w momencie, kiedy się wpada na metę i jak się człowiek zatrzyma w końcu, no to nagle cały twój organizm się trochę tak zatrzymuje, no sztywnieje bardzo. Każdy krok jest dość bolesny, ale oczywiście to jest taki ból zmieszany z bardzo dużą dozą satysfakcji. Trzeba sobie dać luz, zjeść sobie coś fajnego, jakieś ciacha dobre i tak dalej, pofolgować sobie, zrobić te wszystkie rzeczy, których się sobie odmawiało przez ostatnie tygodnie. Bieganie to chyba nudny sport. Zawsze zastanawiam się, co ciągnie ludzi do biegania i jak motywować się, co robić, żeby zabijać te monotonne biegu. Jak to jest w twoim przypadku? Wiesz, to zależy chyba od osoby. No rozumiem, że dla niektórych ludzi bieganie może być mega nudne. Dla mnie nie jest, bo z jednej strony ja bardzo lubię takie wyciszające, medytacyjne, stabilne stany. Ja na przykład ostatnio zacząłem biegać bez słuchawek, nawet takie długie dystanse po 20 km, bo uwielbiam to uczucie ciszy i to, że jak masz taki długi trening, to nagle masz taką cudowną ciszę w mózgu, nie? To jest niezwykłe uczucie, które jest bardzo uzależniające i takie bardzo pomaga na mentalną siłę, tak mi się wydaje. No przynajmniej ja tak sobie mówię. Więc ja to lubię, ale też patrząc na temat z kompletnie innej strony, bieganie jest niesamowicie złożone, w sensie biegając regularnie od 4-3 lat, stwierdzam, że wciąż biegania nie kumam. Jeśli chodzi o pozycję biegową, ułożenie ciała, to jest trochę tak jak z nauką języka, że jak przejdziesz pierwszych parę miesięcy w nauce języka, to ci się wydaje, że już umiesz dużo, a jak przejdziesz następnych parę miesięcy czy lat, to nagle się okazuje, że rozumiesz, że nie wiesz jeszcze nic. Ja tak właśnie mam z bieganiem, że po tym takim inicjalnym sukcesie, że dochodzisz do tego, że jesteś w stanie przebiec dłuższy dystans, nagle odkrywasz, że bieganie jest niesamowicie złożonym ruchem, jeśli chodzi o pozycję wszystkich elementów ciała, że cały ten łańcuch mechaniczny musi być dobrze, poprawnie, optymalnie ułożony, żeby wszystko działało dobrze. I ten proces adaptacji do biegania zachodzi w ciele powoli. Ja na przykład teraz czuję, że mam pozycję biegową dużo lepszą niż miałem rok temu, ale cały czas bardzo niedoskonałą. I mimo, że jestem w stanie sobie przebiec maraton, to cały czas moje ciało wstrzymuje mnie przed tym bieganiem. Nie czuję, żebym biegł całym ciałem, tylko są elementy, które ciągną w dobrą stronę i elementy, które hamują. Walka o takie usprawnianie tego jest ogromnie ciekawa, bo w momencie, kiedy biegasz, to masz tą wybiórczą uwagę, możesz myśleć o różnych częściach swojego ciała i w zależności o tym, czy pomyślisz na przykład o skręcie bioder, czy o pracy rąk, czy o tym, czy jesteś przechylony do przodu, jak daleko za siebie wyrzucasz nogi, gdzie pod tobą jest punkt, w który uderza twój ciężar. Tych czynników jest niesamowicie dużo i ten proces jest ciekawy. Czy pamiętałeś o zaklejeniu sutków na czas maratonu? Ja akurat nie mam z tym nigdy problemu, ale wazelinka była grana. Jestem po swoim pierwszym maratonie, który ukończyłem troszkę poniżej oczekiwań. Minęły 2 tygodnie, a ja nadal nie czuję satysfakcji z jego ukończenia oraz chęci powrotu na dystans maratoński. Czy ty po swoim pierwszym maratonie też czułeś taki wstręt do tego dystansu i kiedy postanowiłeś, że chcesz pobiec następny? No wiesz, jeśli przebiegłeś, źle się bawiłeś i ci się nie podobało, no to
rada Krzysztofa Gonciarza z filmu chyba nic ci nie pomoże, może po prostu ci się nie podobało, nie? Może spróbuj na przykład krótszy dystans przebiec. Ja w ogóle po tym, jak przebiegłem ten półmaraton w Hongkongu 2 miesiące temu, to bardzo polubiłem dystans półmaratonu i bardzo chciałbym biegać półmaratony częściej, bo półmaraton jest jednak dużo przyjemniejszy niż maraton. Można trochę bardziej zaszaleć, jeśli chodzi o tempo, taktyka biegu, przynajmniej no na tym poziomie, na którym ja biegam, jest mniej istotna, bo nie trzeba aż tak mądrze dysponować siłami, bo generalnie półmaraton, jeśli jesteś w stanie przebiec cały maraton, no to ukończysz, tylko kwestia jak zoptymalizować to wszystko. Przez 21 km raczej nie uderzysz w ścianę biegową, czyli ten stan, kiedy nie jesteś w stanie iść dalej, a na całym maratonie jest to możliwe i dużo ludzi twierdzi, że maraton zaczyna się po 30 albo po 35 kilometrze, bo wtedy dopiero w twoim ciele może zacząć brakować paliwa. Czy myślałeś kiedykolwiek, aby pobiec coś dłuższego niż maraton, jakiś ultrabieg? Przez całą swoją karierę biegową nie kumałem w ogóle zajawki na ultra, bo mi się już to wydawało takie dla ludzi, którzy już tak są zblazowani swoją kondycją fizyczną, że nie mają co robić, więc już biegają po 70 kilometrów. I trochę tak jest cały czas, ale przyznam, że ostatnio trochę to poczułem. W momencie, ten tam miesiąc temu, jak sobie zrobiłem taki długi bardzo trening w Tokio, że przebiegłem prawie 40 kilometrów tak po prostu powolutku i czułem w ten dzień, że gdyby nie ten maraton za parę tygodni i gdybym chciał zaszaleć, to spokojnie zrobiłbym z 50 kilometrów, bo czułem tę siłę, czułem energię i bawiło mnie to. Po prostu nie chciałem się zajechać za wcześnie, więc myślę, że to trochę zrozumiałem. I to nie jest aż takie trudne, no w sensie się biegniesz trochę wolniej i jesteś w stanie biec dłużej. Jak masz ciekawy podcast w słuchawkach na przykład, to da się. Czy nie masz problemu z kolanami przy tak intensywnym bieganiu? Sama próbowałam zacząć biegać, ale po paru razach moje kolana były tak przeciążane, że musiałam przestać. Jakieś rady dla takich osób? Nie chciałbym udzielać rad związanych z kontuzjami, ponieważ w moim przypadku, przy moim stanie wiedzy byłoby to nieodpowiedzialne. Więc nie wiem, co powinnaś zrobić. Ja problemów z kolanami za bardzo nie mam. To, że ostatnio mnie kolana pobolewały, myślę, że to bardziej był efekt tych 4 dni w Czarnobylu, gdzie z 15-kilogramowym plecakiem ze sprzętem drabowałem całymi dniami, bo wtedy troszkę, wchodząc na 16-piętrowiec w Prypeci, trochę zacząłem to kolano czuć. Podczas biegania, no niestety, bardzo ważne jest to, co mówię. Cały łańcuch mechaniczny, poprawne ułożenie ciała. Kiedy się nie ma doświadczenia, to ciało nie pracuje poprawnie, więc niestety te kontuzje się odzywają i przeciążenia występują tam, gdzie nie powinny, bo po prostu biega się niepoprawnie. I to niestety nie jest takie proste. Zawsze mnie denerwuje jakby w komentarzach w internecie, że jak jest nagrany jakiś biegacz, czy ja, czy ktokolwiek inny, to ludzie w internecie lubią mu mówić, co powinien poprawić. Tymczasem poprawianie pozycji biegowej nie jest takie proste, że nagle sobie myślisz, a wyprostuj się i pochyl do przodu. Te ruchy są zbyt złożone, żeby prostym takim tipem od kogoś dało się je poprawić i raczej chodzi o to, żeby wypracować poprawną pozycję przez miesiące systematycznej pracy, bo to chodzi o to, żeby ciało trochę się odkształciło w poprawny sposób. Takie jest moje myślenie przynajmniej i zostało mi ono zaszczepione przez Mateusza, czyli trenera. Czy spędziała cię kiedyś stopa podczas biegu i byłeś zirytowany, że nie możesz jej podrapać? Nie. Ale fakt faktem, że podczas długich dystansów takich maratońskich, no to stopy już trochę bolą od spodu. Dobrze, dziękuję wam bardzo za uwagę. Pamiętajcie, żeby sobie pobiegać, jeśli macie ochotę i żeby się nie zniechęcać. Bieganie wśród porządkujących to jest ważny przekaz, który chcę wam tutaj przekazać. Bieganie jest bardzo fajne, super. Ja jakbym nie zaczął biegać tych kilka lat temu, to założę się, że byłbym teraz dużo bardziej niezdrowym i mniej szczęśliwym człowiekiem. I niech to będzie ważna rekomendacja. I bardzo chciałem też podziękować Mateuszowi Jasińskiemu, który od paru lat regularnie mnie prowadzi w tych planach treningowych, dostosowuje się do mojego chaotycznego planu życia i służy mi radą zarówno w życiu prywatnym, jak i sportowym. Dzięki wielkie, Mateusz, uszanowanko, a wy sprawdźcie sobie usługi Mateusza poprzez trenerbiegania.pl oraz jego bardzo fajną książkę pod tytułem Żyj Bardziej, która zawiera w sobie taki plan treningowy na życie, nie tylko w sensie biegania, ale po prostu fajnych takich usprawnień w życiu zaczerpniętych z różnych dziedzin. Ja większość tych rzeczy liznąłem. Czyli co, jakbym to polizał? Dziękuję wam za uwagę i do zobaczenia w Szkocji. Pa, pa.